Religia potrafi być dominującą częścią ludzkiego życia, dlatego warto podejść do tego tematu z jak największą świadomością. Dzisiaj przedstawiam Ci cztery pytania na temat wiary, które każdy powinien sobie zadać. 1. Czy wiara jest dobra? Jeżeli należysz do Kościoła katolickiego, to na pewno pierwszą odpowiedzią jest stanowcze tak, to jest coś dobrego. W Nowym Testamencie jest nawet przypowieść o niewiernym Tomaszu, który nie chciał uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał, dopóki go nie zobaczył. Pada cytat: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale w tym miejscu zachęcam, żeby zastanowić się nie nad samą wiarą chrześcijańską, ale w ogóle nad wierzeniem w coś. Czy równie błogosławieni są ci, którzy uwierzyli Mahometowi albo głównemu prorokowi Mormonów Josephowi Smithowi? Czy kiedy spotykasz przedstawiciela jakiejś sekty, który będzie ci głosił swoje prawdy, to czy lepiej dla ciebie będzie, jeżeli będziesz w to wierzył, czy może lepiej jest kwestionować to, co słyszysz? Wszyscy przywódcy religijni są zgodni co do jednej rzeczy. Wszystkie obecne na świecie religie nie mogą jednocześnie mieć racji. Jezus i Krishna nie mogą jednocześnie być bogami. Żydzi i chrześcijanie nie mogą jednocześnie mieć racji, bo głoszą różne idee. Zatem każda religia żyje w przekonaniu, że tylko oni mają rację. Każda religia wymaga wiary. W każdej wiara jest wielką cnotą. Pytanie jednak brzmi, czy jako chrześcijanin uważasz, że muzułmanie są cnotliwi przez to, że wierzą w to, co mówi im ich religia? Czy może lepiej by było, gdyby wszystko kwestionowali? 2. Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd wzięła się twoja wiara? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wierzysz w to, co wierzysz? Czy jesteś chrześcijaninem dlatego, że pewnego dnia przeczytałeś Pismo Święte, zachwyciłeś się naukami moralnymi, które z niego płyną? Czy może wierzysz w to, co wierzysz, przede wszystkim dlatego, że urodziłeś się w takim, a nie innym społeczeństwie? Dlatego, że rodzice i reszta społeczeństwa od dziecka mówili ci o Chrystusie. Czy myślisz, że gdybyś urodził się i wychował w Indiach, w bardzo religijnej hinduskiej rodzinie i pewnego dnia trafiłbyś na Pismo Święte, to nagle zmieniłbyś się w chrześcijanina? Bez względu na to, jakiego wyznania jesteś, ani jak silna jest twoja wiara, musisz stawić czoło faktu, że wierzysz w to, co wierzysz, nie dlatego, że przesłanie, które niesie religia, jest tak genialne, ale dlatego, że urodziłeś się i wychowałeś w takich, a nie innych okolicznościach. 3. Czy swoją wiarę opierasz na cudownych uzdrowieniach? Jeżeli żyjesz w Polsce i jesteś otoczony przez katolików, to możesz mieć wrażenie, że cudowne uzdrowienia mają miejsce tylko za sprawą modlitwy do Jezusa lub katolickich świętych. Ale prawda jest taka, że uzdrowienia mają miejsce na całym świecie. Uzdrowienia doznaje część ludzi, którzy modlą się zarówno do Chrystusa, jak i do Kriszny. Część tych, którzy z ogromną nadzieją na uzdrowienie pielgrzymują zarówno do Mekki, jak i do Częstochowy. Zatem modlitwy, a raczej wiara w to, że zostaniesz wysłuchany, może uzdrowić nieuleczalną chorobę w krótkim czasie i to niezależnie do jakiego Boga się modlisz. Tylko czy w takim razie uzdrowienia są dowodem na słuszność jakiejś wiary, albo chociaż boskiej interwencji? Czy może chodzi tam o coś innego? Jak to się dzieje, że Bóg czasami wysłuchuje próśb ludzi, którzy mają raka, ale uparcie ignoruje modlitwy absolutnie wszystkich osób z amputacjami o to, żeby odrosła im kończyna? 4. Czy swoją wiarę opierasz na historiach o demonicznych opętaniach? Opętania to zjawisko, którego przypadki są zgłaszane niemal na całym świecie. Wystarczy poszperać trochę w internecie, żeby odkryć, że nie tylko katolicy księża potrafią wyrzucać demony. Tak samo skuteczni w tym zakresie są Żydzi, muzułmanie czy Hindusi. Co więcej, opętania zdarzają się często tym najmocniej wierzącym osobom, i jednocześnie praktycznie się nie zdarzają wśród pewnych swoich poglądów ateistów. Czy w świetle tych faktów rzeczywiście historie o opętaniu
mogą być potwierdzeniem twojej wiary? Kiedy jakieś 8 lat temu dotarła do mnie filozofia kwestionowania wszystkich swoich przekonań, byłem wtedy bardzo mocno wierzącym katolikiem i byłem wtedy mocno oburzony tym, że w ogóle można kwestionować wiarę, nauczanie Kościoła, czy chociażby to, że Pismo Święte jest pismem natchnionym przez Boga. Ale szybko dotarło do mnie, że kwestionowanie zawsze jest dobre. Bo jeżeli kwestionuję coś i okazuje się to prawdą, to przynajmniej dobrze wiem, dlaczego w coś wierzę. A jeżeli okazuje się fałszem, to tym lepiej, że to zakwestionowałem, bo teraz przynajmniej wiem, jaka jest prawda. I tylko do tego w tym filmie zachęcam, bo świat nie potrzebuje więcej wiary, potrzebuje więcej wątpliwości. Gdyby każdy uparcie kwestionował swoje wierzenia, to dzisiaj nie byłoby ISIS, nie byłoby tylu tych wszystkich zamachów na tle religijnym czy odrąbywania głów. Oczywiście bardzo łatwo jest to doradzić komuś, no pewnie, że tak, powinieneś kwestionować swoje wierzenia. Trochę trudniej jest to zaimplementować do siebie, ale to właśnie od siebie trzeba w tym przypadku zacząć. Jeżeli podobało ci się to wideo i chciałbyś, żeby ludzie rzeczywiście zaczęli kwestionować swoje przekonania, swoje wierzenia, to proszę cię, udostępnij ten film swoim znajomym na Facebooku czy w jakimkolwiek innym miejscu. Tylko dzięki temu będzie szansa, że ten film dotrze trochę dalej. Albo wyślij go przynajmniej jednej osobie, która wiesz, że takiej wiedzy potrzebuje. A jeśli w przyszłości chciałbyś zobaczyć podobne tego typu filmy na temat rozwoju osobistego i relacji damsko-męskich, to kliknij tutaj i subskrybuj ten kanał. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marchew.